You got to let it go. You got to let it go. No i okidoki, nie biorę jednak czapeczki. Słuchajcie, ja właśnie wychodzę z domu. Klucz, poczekajcie, sprawdzę jeszcze, czy mam klucz. Jeszcze mam śmieci do wrzucenia, ale mi się teraz nie chce. Ale ważny jest klucz, bo inaczej zatrzasnę sobie drzwi. Dobra, mam klucz, mam telefon, to najważniejsze. Także spadam, nie wzięłam właśnie czapeczki, bo jednak mi jest niezbyt do końca wygodnie. Za chwilę wam odwrócę kamerkę, dlatego że ja tak naprawdę na solkę, słuchajcie, to ja mam. Także wychodząc z klatki, można powiedzieć, że wchodzę na solarium. No, widzę, że nie ma żadnego listu do mnie, żadnej przesyłki, szkoda, bo czekam na... Patrzcie, na szczęście drzwi otwarte, także wam to pokażę. Otwieram drzwi, uwaga, otwieram drzwi i patrzcie, stoję przy swoich drzwiach, a solarium jest tu. O tu, no. Także tam jest solka, ja tam właśnie teraz zmierzam i co? No i odezwę się do was za chwilę. O, właśnie się teraz do was już odzywam, dlatego że słuchajcie, odwróciłam kamerkę i idę, przechodzę przez ulicę, zaraz mnie coś puknie. I patrzcie, i tutaj mamy właśnie Tantalize, do którego zmierzam. Także zobaczcie, w jakiej to odległości. Ja idę tu, a mieszkam tu. No, także tak mam bliziutko na solarium. Ja idę, tutaj sobie też poczekam, słuchajcie, na... O, mogę wam jeszcze pokazać kremiki. No, także ja sobie, słuchajcie, czekam na Karolę. Natomiast ja będę chciała wejść, słuchajcie, na... O, pokażę wam jeszcze ceny. Pokażę wam cennik, jak wygląda tutaj cennik, jeżeli chodzi o solarium. I ja zazwyczaj kupuję ten za 30 minut, za 20, 30 minut za 20 funtów, albo 45 minut za 27. Także tak to wygląda. Czekam na Karolę, słuchajcie, i wchodzę teraz pierwsza, dlatego że ja idę na 12, a Karola na 6. No i tyle, ile będę mogła, to jeszcze tylko wam dopowiem, że siedzę właśnie, czekam. Pokażę wam, jak to wygląda. Dostajecie, słuchajcie, takie... Dostajecie takie żetony. Każdy żeton to są 3 minuty na solce. Także 3, 6, 9, 12. Na 12 minut wchodzę. Lampy wyglądają tak. Tak wyglądają lampy. Są one 3 i czwarte łóżko jest właśnie tam w głębi. I jest to łóżko takie, o którym wam pokazywałam, że jest ono jedyne leżące. I tam właśnie jest ono na obrazku. To jest dokładnie ta luksura. Także tak by to wyglądało. No i jak wejdziemy do tej tuby, to być może, jeżeli oczywiście mi się jakkolwiek uda wam coś pokazać, to oczywiście wam pokażę. No i dobra, otworzyły się drzwi do komnaty. I teraz czekajcie, zaraz wam pokażę. Tylko pozwólcie, że się zamknę. Tutaj nie jest wcale dużo miejsca. Zaraz wam to jakoś tutaj zademonstruję. Więc tak, zamykam teraz lampę, która jest za mną, o tą tutaj. Jak widzicie w ustępu, to jest właśnie ta cała kolumna. Przede mną też za chwilę wam odwrócę. Tutaj muszę to niestety pokazać. Tutaj mamy maszynkę w środku, gdzie wrzucamy nasze żetony. Tutaj mamy lusterko. Tutaj mamy pojemniczek, tak, gdzie jeszcze tutaj mamy potrzebne rzeczy. Tutaj półeczkę, gdzie sobie stawiamy nasze rzeczy. Tutaj mamy wieszaczek, możemy się powiesić. Jak widzicie, no, jestem w takiej odległości wszędzie na wyciągnięcie rąk. No i teraz otwieramy naszą tubę, która jest naszym łóżkiem stojącym. I wygląda to tak. Wiatraczek, uchwyty, lampy. I tak to wygląda do dołu. Taka, można powiedzieć, stojąca kolumbryna, stojąca trumna. Naprawdę. Także tutaj jeszcze mamy instrukcje, jakieś tam info. No i to wszystko. Także ja się rozbieram, smaruję, wchodzę, włączam muzyczkę. Są też okularki, które możecie oczywiście używać na oczy, ale nie musicie, żeby chronić przed promieniowaniem. I tu na tyle. Także ja wchodzę, wyglądam przed solką tak, a za chwilę wam się pokażę. O, będę pewnie czerwona jak górek. No i gdy już jesteście gotowe, bierzemy nasze żetony i wrzucamy. Pokazuje nam się czas. 6, 9 i 12. I w tą łące. Zapraszamy.
okidoki, jak widzicie, ja już z Sołki wyszłam i właśnie zejdziemy, słuchajcie, sobie do Islanda po wodę, po coś zimnego do picia koniecznie, bo powiem wam, że po prostu masakra jest. Jest masakra. Tak wygląda właśnie nasz Island, czyli wszystkie rzeczy pomrożone. O, 2,25. Fajna woda. Weźmy sobie, co my sobie weźmy? Coś zimnego. Nie chcę soku, chciałam wody, ale tutaj chyba wody nie dostaniemy. Vita Cocoa. Dobra, weźmy sobie tą wodę kokosową. Nie chce mi się chyba soku. Nie wiem teraz, słuchajcie, czy sok, a może sok. A może sok, czy teraz tropikalny, czy pomarańczowy? Weźmy sobie pomarańczowy. Pomarańczowy soczek. A czekajcie, chcę sprawdzić tą wodę, bo wiem, że ona była... O, tutaj mam jeszcze lodówkę taką z pierdółkami. O, i tutaj mamy też wody i zawsze właśnie kupowałam tą. To jest 10, tam jest ich 12. Tutaj 10 butelek kosztuje 1,75 funt, a tamte butelki są po 2. Patrzcie, tutaj jeszcze jest trochę większy. I to już jest woda gazowana, także polecam wam bardzo gorąco. No i co? Wzięłam sobie soczek pomarańczowy i lecimy do kasy, kasujemy i wracamy do Karoli. Dlatego, że ona weszła tylko na 6 minut, także za chwilę do niej idziemy. No i hejo, hejo, kochani, słuchajcie, jest godzina 14:31. Ja byłam na Solce, trochę wam pokazałam, ile mogłam. Tu są oczywiście drzwiczki, nie mam was jak po prostu położyć. Byłam na Solce na minut 12, po 11 już po prostu wyszłam, a twarz w ogóle to wyjęłam na zewnątrz już chyba po 8. I słuchajcie, nie byłam w żadnych lumpach, także dziś akurat, przynajmniej w tym vlogu teraz, nie będzie żadnego jakiegoś chodzenia po lumpie, bo po prostu nie zdążyłam. Posiedziałyśmy, pogadałyśmy z Karolą, trochę się żeśmy zasiedziały, ja później jeszcze i tak musiałam iść właśnie na zakupy, które właśnie wam pokażę. Także zrobimy sobie taki haul z siat i pokażę wam, co zakupiłam, a byłam w Humbergansie. Mam nadzieję, że tutaj tego będzie wszystko widać. Więc po kolei, dzieciom do lunchboxu wzięłam takie croissanty, rogaliki w środku z jakimś tam budyniem, także to jest to. Dalej wzięłam chipsy, wzięłam zresztą i o dzieciach i o sobie, bo bardzo je lubię. Świeczka, tym razem postanowiłam wybrać taką, zobaczę jak to wyjdzie, ale chciałabym to potem móc zostawić sobie na, jako opakowanie na pędzelki, bo bardzo mi się to podoba. Tu mamy takiego motyla, zapach mi się właśnie bardzo spodobał. Czekajcie tylko, czy ten motyl tu wychodzi. O co tutaj chodzi? Jak tu go stąd wyjąć? Dobra, mam. Zobaczcie, taka ładna pokryweczka. No i właśnie zastanawiam się, czy później ta kurde świeczka ona stąd wyjdzie, ale powinna. Zapach mi się bardzo podoba. Jeżeli tak będzie pachniało w domu, to naprawdę super. Jest to zapach Blushed Peony Candle, czyli po prostu różowe piwonie i tak dalej. Także taka świeczka, tu gdzieś jeszcze będą jakieś świeczki, tylko nie wiem, czy w tej siatce. Dalej zakupiłam oczywiście coś na wzór WC kaczki do toalety, tylko że to jest blue, Total Hygiene and Shine Toilet Gel. Zobaczymy, jak to czyści. I tu jest jeszcze Flower Burst, także zobaczymy też, czy będzie pachnieć. Dalej zakupiłam coś na obiad, będą piersi z kurczaka. Mam ochotę na piersi z kurczaka z ryżem, taki ryż, słuchajcie, gdzie tak naprawdę jedno pakowanie chyba kosztuje coś koło funta w Tesco czy w Aździe, a tutaj zapłaciłam za tą całą paczkę bodajże funta, bo funt 20, teraz nie mogę sobie skojarzyć. I tutaj mamy 3 paczki ryżu takiego z warzywami, to jest mój ulubiony. Także ryż będzie z kurczakiem i z sosem, który za chwilę wam wygrzebię. Dalej zakupiłam szynki, jedna jest garlic, a druga to jest chicken. Także takie szynki na kanapki, na śniadanie, na kolację. Karma ulubiona moich kociaków, bo ostatnio kupiłam im Whiskas i niestety, ale nie chcą za bardzo jeść. A jak już jedzą, słuchajcie, to bardzo często wymiotują po tej karmie. Nie wiem, o co chodzi. Kolejne chipsy, jakie wzięłam, to są też te same sambajcy, tylko to jest cheddar i karmelizowana cebulka. Także takie. Mam nadzieję, że im zasmakują. Kolejna to płatki, no i tak patrzę, gdzie je tu włożyć, nie mam gdzie za bardzo, tu też nie mam miejsca, no właśnie, to jest to, dobra, niech sobie tutaj leżą, mam nadzieję, że nie spadną na telefon i że telefon się nie zwali. Dobra, podniosę sobie tą siatę, bo jest mi niewygodnie, także to też odłożę na bok. Dalej,
Wzięłam serki, te takie serki, jak nasze Hochland czy coś, także serki do kanapek. Paragon za to wszystko zapłaciłam, słuchajcie, 31 funtów, więc zobaczycie ile rzeczy. Takie nowe jakieś jogurty, Dairy Milk, ale słuchajcie, podobno właśnie z Dane'em. Dane to są te cukierki takie, które bardzo lubię, one są takie trochę toffee, więc to jest jakaś nowość od Cadbury, także to jest super. I tutaj jest ich 4, więc ekstra. Pomidorki, to są najlepsze pomidorki z Homburgansa na kanapki. One są fajne, słodkie. Dalej wzięłam budyń. Budyń, który bardzo lubię, jego tylko do garnka podgrzać i przepyszne. Oczywiście margarynę, ponieważ moja poprzednia się kończy. No i właśnie takowy wzięłam sos, to jest Uncle Ben's Medium Curry. Także ten sos będę chciała zrobić z kurczakiem i z ryżem dziś na obiad, który za chwilę będę przyrządzać. No i czekolada na wieczór do poskubania sobie, żebyśmy wzięli sobie na stół. To jest siatka numer 2. I teraz szybko siatka numer 3. Chleb numer 1 to jest mój ulubiony. Chleb numer 2, ponieważ Olivia tamtego nie lubi, więc był tylko ten, to wzięłam ten. Dwie kolejne świeczki to są takie malutkie, one są po 50 chyba 6 bodajże pi. Te zapachy już wypróbowałam, już je miałam. Caribbean Crush. Tak, takie. Miałam je też w dużej postaci, teraz wzięłam dwie małe, bo potrzebuję po prostu do łazienki. Dalej jajka, które mam nadzieję, że żyją, także jajka, tutaj jajka są po chyba niecałego funta albo funt, teraz nie mogę skojarzyć, albo 80 pi, nie kojarzę. Dalej wzięłam do picia wodę, czekajcie tylko, o, taka zgrzewka wody za chyba 89 pi, także niecały funt, 6 butelek wody, także Lala pilnuj. I kolejna zgrzewka drugiej wody, cytrynowej, ja ją bardzo lubię, 4 wody, są chyba po 50, chyba 6 pi, albo 80 też pi, także jakoś tak, już dokładnie nie pamiętam. No i to by było na tyle, także to są moje wszystkie zakupy z Homburgansa, mam nadzieję, że coś przykuło Waszą uwagę, oczywiście nie ma tutaj nic jakiegoś specjalnego, czym mogłabym tutaj jakby się, nie wiem, pochwalić na zasadzie, że idźcie i kupcie. Na pewno przetestujemy sobie tą świeczkę, bo jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Uwielbiam świeczki z Homburgansa, są bardzo tanie, a wiele z nich jest naprawdę bardzo równych świeczką z Yankee Candle, czy też na przykład z Woodwicka, czy na przykład z Kringla. Także taka historia, ja biorę się teraz za obiad i odezwę się do Was później. No i hejo, nie wiem ile minęło minut, w każdym razie ryż mamy gotowy. Tutaj kurczaczek z sosikiem mamy gotowy, także uwierzcie mi, jeżeli czasami nie macie albo ochoty, albo czasu, albo pomysłu, wystarczy kupić 3 składniki i macie obiad ready, steady, go i nie mówiąc już o tym, jak to jest pyszne. Jeżeli chodzi o smak, to jest dokładnie taki. Medium curry. Bardzo proszę, możecie sobie też to smażyć na oleju kokosowym, tak jak widzicie, możecie dodać cebulki jeszcze do tego, chociaż to już jest. No i możecie oczywiście dodać sobie papryki. Także, ale tutaj to już wszystko jest i uwierzcie mi, tutaj nic nie trzeba. Wszystko jest idealnie dopasowane do koloru, do smaku. Ja Wam życzę smacznego, ja za chwilkę sobie już nakładam. Lalo, nie wolno, zostaw tą karmę. Lala chce karmę, słuchajcie. Nie wolno, nie! Czekaj! Co ty chcesz? Co chcesz? No co chcesz? Zobacz jak nabrudziłaś tutaj. Zobacz jakie okruchy zostawiłaś. No! No i co? No tłumacz się teraz. No co? Tłumacz się. Nie idź za mną, tylko się tłumacz. No? No dlaczego tak kruszysz tutaj tę drapaczkę? Co? Nie mam sprzątać po tobie co chwilę? Tak? Ej! No co? No co mnie zaczepiasz? Co? Głaskaj pancia, nie? Dupę wygniesz i o, wypinaj, o, ha, 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 ha.
Ohohohoho, nie będziemy się teraz bawić. Nie. Nie. Czy będziemy? Będziemy się bawić, czy nie będziemy się bawić? Lalo. 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 Ja wiem, że masz ochotę się bawić, wiem. Grrr. Nie. Poszła. Poszła na swoje miejsce, tak? Tak? To twoje miejsce? No i lecisz. Lecisz na Szczecin. No. Pięknie tu wyglądasz. Ślicznie. Śliczny kot jestem. No. Powiedz ostatnie słowo i wyłączam. Powiedz bajo. Bajo. No powiedz bajo. Lalo. Pa. Nie. Powiedz nie. Bajo. 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 Ty, si tu lańcu, ty. No, także ja kończę, bo już mi się tutaj będzie za chwilę wszystko wygotowywać z rozumu. Wszystko już się podsmażyło tyle, ile trzeba. Teraz nakładam i jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście życzę wam smacznego. Dzień dobry, witam się z wami następnego dnia. Słuchajcie, coś czuję, że chyba się z wami wczoraj nie pożegnałam. To znaczy wczoraj, czy to przedwczoraj? Chyba przedwczoraj. Wczoraj, kiedy ja nagrywałam wam vloga? Przedwczoraj chyba. Dobra, mniejsza o większość. Nie pożegnałam się w poprzednim vlogu, także witam się z wami i tutaj się pożegnamy. Słuchajcie, mamy dzisiaj dzień tygodnia piątek. Dzień tygodnia piątek. Tygodnia koniec i początek. Bardzo, bardzo lubię ten dzień. No, zwłaszcza jak w sobotę mam wolne. A jutro mam wolne i z dziewczynami mamy wypad do Edynburga, z czego bardzo się cieszę. Ale słuchajcie, właśnie jest godzina 12. Ja byłam i wróciłam teraz właśnie z polskiego sklepu, który został dzisiaj otwarty. Także mamy w Galaśle nowy polski sklep. Byłam bardzo ciekawa, jak tam będzie, co tam będzie i tak dalej. No i muszę wam powiedzieć, że chyba ogólnie to takie małe rozczarowanie. Małe rozczarowanie dlatego, że ceny jednak są takie, no nie są one takie przystępne. To jest takie moje odczucie, moje zdanie, jak sobie tak porównam zakupy, czy to w Anglii, w polskich sklepach, czy to nawet, słuchajcie, tutaj jeszcze jak polski sklep był, było więcej wyboru. Tutaj ten sklepik jest bardzo mały, bardzo okrojony. I muszę powiedzieć wam, że nie wszystkie rzeczy się opłaca tu kupować, także sporo rzeczy, tych takich, co są dostępne tu w tym sklepie, możemy dostać w Tesco czy w Aździe taniej. Zobaczcie teraz, ja wam pokażę. To jest, nie będę wam tutaj, nie będę tutaj pokazywać żadnych nazw, ale zobaczcie, to jest mój paragon. Tyle rzeczy zakupiłam, ile tu widzicie, i za te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, a jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pozycji, tak, 12 pozycji, słuchajcie, zapłaciłam prawie 18 funtów, także, no, kto mieszka w UK, ten będzie wiedział, o czym mówię i już wam pokazuję, co kupiłam. Najdroższa rzecz, jaką kupiłam, bo 2,99 i tak zastanawiam się, czy w ogóle to jest 2,97, więc to chyba jest to, bo nic innego takiego chyba nie kupowałam. Jest tutaj, dobra, 2,99. To jest papier Regina, papier rumiankowy, delikatny i wytrzymały, 8 rolek. Także żeby mieć z głowy, kupiłam od razu 8, zazwyczaj kupuję po 4. Także 3 funty, powiem wam, że za 3 funty nie jestem teraz przekonana, czy nie kupię więcej niż 8 rolek w Fonbergansie. Dalej mleko, mleko łaciate, no to super. Nie mam tu na mleku ceny, a szkoda, bo teraz nawet nie zgadnę, na pewno nie zgadnę. Także mleko, no ale mleko to w granicach i tak funt, funt coś. Dalej, kupiłam herbatkę, funt 30, taka herbata. Jeżeli chodzi o funta, on stoi 4,6 albo 4,7, jakoś tak. To możecie sobie policzyć, także saga zwykła, funt 30. Dalej. Cytryna wyszła mi 70p, no ale jest duża, jest ładna, mam nadzieję, że to nie będzie sama skóra, jak obiorę, także super. Dalej zakupiłam 3 jogurty, 45 pensów te jogurty, to jest jogurt mlekowita, takie
jogurty i wybrałam trzy smaki. Wzięłam wiśnię, truskawkę i brzoskwinię. Brzoskwinia z marakują. Także takie trzy jogurty i jeden jest za 45 pensów. Dalej co wzięłam? Trzy serdelki. No to nie powiem Wam po ile one wyszły, bo to było na wagę, więc teraz nie pamiętam. No ale pewnie tam funt coś jakieś 50-60. Trzy serdelki. Dalej zakupiłam taką szyneczkę, nie pamiętam jak ona się nazywała, jakaś taka chyba kurczakowa, ale właśnie taka z tymi warzywami, więc bardzo, bardzo lubię. Też nie pamiętam, ale też coś koło funta. Dalej zakupiłam pączek, to jest Polish Village Bakery. I to jest pączek z cukrem, pudrem i w środku z dżemem. Także pączka wzięłam dzieciakom, nie wiem, które będzie chciało. I wzięłam też bułkę, tą taką naszą polską drożdżówkę z serem. Pamiętam jeszcze jak chodziłam do szkoły średniej, jak ja uwielbiałam te bułki, drożdżówki z serem i z budyniem. Dalej Oliwii ulubiony pasztet, on wychodził po 70 pensów, pamiętam, bo nie było ceny i szłam na sklep pani sprawdzić. Następnie rosół skóry. Funt 50. No zobaczcie, funt 50. To powinno kosztować funt 20, to jest max. Także funt 50, słuchajcie, winiary, dobre pomysły, dobry smak. No. Także, no powiem Wam, nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że to dużo. Dalej to była chyba szynka gotowana, nie pamiętam ile ona wyszła, brała mi 20 deko, każdego tutaj z mięs brałam 20 deko, poza serwelkami, które chciałam 3 sztuki. Także szynka gotowana, następnie dwie ostatnie, słuchajcie, już rzeczy i to jest ser Gouda za 99p i ser morski za 99p. I słuchajcie, to są moje wszystkie zakupy i ja za te zakupy zapłaciłam 18 funtów, uważam, że to jest drogo. Wydaje mi się, że za dwie dychy z Tesco przyniosłabym przynajmniej jeszcze o jakieś 5-6 rzeczy więcej. No ale mogę się mylić. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy też co inni będą sądzić. No mi się wydaje, że ogólnie obsługa jak zwykle, no jeżeli chodzi o pana, to naprawdę bardzo miły. Pani taka mniej rozmowna, ale też jej się wcale nie dziwię, bo widzicie się w takim małym miasteczku, słuchajcie, z polskim sklepem. Wśród tylu Polaków, gdzie tak naprawdę każdy o każdym po prostu wie najwięcej, to nie jest łatwa sprawa. Ja sama nie wiem, czy ja bym tak naprawdę chciała, nawet gdybym miała takie możliwości, bo wbić się w taką społeczność jest bardzo trudno, a Polacy mają niestety tendencję do tego, żeby właśnie sobie dupki poobrabiać. Także po pierwsze będzie to spotykało tych, którzy się w tym sklepie będą spotykać. Wiecie, ta przyszła, tamta przyszła, ta wydała tyle, a tamta wydała tyle. Ta się tak ubrała, a tamta się tak nie ubrała. Niestety, ale to są takie realia. Oczywiście ja mam to gdzieś, to nie muszę o tym mówić, ale mówię Wam, jak jest w takich małych miasteczkach tak naprawdę wśród Polaków i niech mi nikt nie mówi, że tak nie jest wszędzie, bo tak jest praktycznie wszędzie. W Anglii mniej to odczuwałam niż tu. Mieszkałam tutaj już kiedyś 6 lat, więc mogę się wypowiedzieć. Teraz mieszkam dopiero niecały rok, ale wiem, że tak będzie. Tak będzie, no niestety tak będzie, także albo się utrzymają, albo będą musieli troszeczkę pozmieniać ceny, bo jednak ten sklep nie będzie dobrze prosperował. No niestety, nie oszukujmy się, ale ludzie no nie idą tam, gdzie jest miła obsługa, tylko idą tam, gdzie jest taniej. Także tak mi się wydaje. Fajnie, że co czwartki będzie, słuchajcie, świeży towar. To jest fajne. Pan się też zapytał, jaką na przykład prasę by ktoś sobie życzył, więc też fajnie, że patrzą właśnie na klientów, no ale z drugiej strony nie oszukujmy się, na kogo mieliby patrzeć, prawda? Przecież nie na siebie. Także to są dla mnie rzeczy takie dość zrozumiałe, ale miło, naprawdę miło. Jeżeli chodzi o tego pana, to widać, że no próbował być bardzo taki miły, życzliwy. Wcale mu się nie dziwię, to naprawdę fajnie się odbiera. Pani raczej taka zdystansowana. No, ale mam nadzieję, że się rozkręci i mam nadzieję. Ja życzę im jak najlepiej oczywiście i ja wcale nie powiedziałam, że ja tam chodzić nie będę, ale już wiemy jakie są ceny i wiem po co będę tam chodzić. Na pewno będę chodzić tam po mięso i po jakieś świeże na przykład warzywa. Także mięso i warzywa to jak najbardziej tak, a reszta to po prostu jak coś wpadnie do koszyka, to wpadnie. Jeżeli chodzi o jakieś soki, jakieś słodycze, absolutnie się ich tutaj w ogóle nie opłaca. Fajnie czasem właśnie wziąć sobie taką drożdżówkę, nawet nie wiem po ile one wychodziły Wam, powiem szczerze, ale na pewno nie mało. Także to też niezbyt się opłaca, bo idąc do Greksa mamy za jednego funta 4 jamiamsy i też można to zjeść.
do kawy. Także, no mówię, no każdy ma już rozeznanie w cenach tutaj. Więc nie wszystko się będzie opłaca. No ale uważam, że 18 funtów ja płaciłam za dużo, dużo dłuższe, że tak się wyrażę, paragony. No, także funt 30, tutaj jest torba za 5 pi jeszcze, 2,97, coś mi wyszło, 3 razy po 99 pi. Tylko nie wiem, co to było. Gdzie co, teraz się zastanowiłam. Bo ja nic nie wziąłam 3 razy po 99 pi. Ha? 45, to wzięłam, pasztet wzięłam jeden. To jest jedno, to jest jedno i to jest jedno. Wiecie co, ja za chwilę sobie policzę aż rzeczy, bo coś mi się tutaj nie podoba. Zaraz się będę podliczać i się do Was odezwę. Za chwilę! Przyłożyłaś? Już? Tak? Halo? Czy już ułożyłaś sobie miejsce? Tak? Czy nie? Lalu! No co, maluchu, chodź do pańci. No chodź. No chodź. No chodź, cieko. No chodź, pancia, pogłaszcie. Nie krępuj się. No co ty? Pogłaszcie, pancia. Gdzie chcesz wejść tutaj na blat? Co? Jak to ty idzie ci ta twarz? Jak ci idzie ta twarz, mordeczko? Jeszcze? Pogłaszczemy jeszcze? No jeszcze, pewnie, że jeszcze. No, nie, cię pogłaszczemy, kota, tak. Kot lubi być głaskany, tak? Moldzia? No, moldeczka? Gadaj coś, jak cię nagrywam, to nie gadasz, a jak cię nie nagrywam, to ty gadasz jak najęta. No. No właśnie. No musisz gadać. No? Nie chcesz? No coś jeszcze jednego powiedz, no. No powiedz pa. Powiedz pa. Powiedz pa. No. No dobra. Wybaczam.